Nowe zasady płatności za usługi świadczone w żłobku uchwaliła Rada Miejska Suwałk. Według poprawionego statutu wprowadzono możliwość zwrotu opłat ponoszonych przez rodziców i opiekunów maluszków znajdujących się pod jego opieką. A od 1 kwietnia zwrotowi będą podlegały opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kilku sytuacjach, których efektem będzie zamknięcie placówki. Pierwsza z nich to wprowadzenie stanu epidemii. Kolejne powody pozwalające na pomniejszenie należności za pobyt to ogłoszony stan klęski żywiołowej, stanu wojennego albo innych zdarzeń losowych, których uchwała nie wyszczególnia. Oczywiście zwrot będzie proporcjonalny do ilości czasu, w jakim placówka była niedostępna. Zasady i ceny opłat za żywienie milusińskich nie ulegają zmianie, ale nowości pojawiają się za to w obowiązującym cenniku opłat dodatkowych. Za każdą rozpoczętą godzinę opieki ponad 10 standardowych będzie trzeba wnieść dopłatę w wysokości 10 zł. Do tej pory było to 3 zł. 60 groszy. W nowej uchwale pojawiła się również możliwość częściowego zwolnienia z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce. Specjalne upusty 50-procentowe przysługiwać będą rodzicom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej. Chodzi o kryterium dochodowe. O takie samo zwolnienie mogą starać się posiadacze suwalskich kart mieszkańca wydawanych rodzinom wielodzietnym. Pozostała jeszcze jedna uprzywilejowana grupa, czyli posiadacze zwykłej SKM-ki. Im jednak będzie można obniżyć opłaty maksymalnie o 20%.